Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w kolejnym materiale z World of Warships i dzisiaj omówimy sobie jeden z najlepiej zbalansowanych okrętów tieru 10, czyli radzieckiego Smoleńska. Okręt, który pluje ogniem na niesamowite odległość w niesamowitym natężeniu. Na szczęście już w grze niedostępny, także materiał skierowany głównie do osób, które już go posiadają, a nie wiedzą jeszcze za bardzo jak go wykorzystać, przy czym wypadałoby już wiedzieć, no ale... Może ktoś tam szuka pomysłu na to, co zrobić lepiej. Więc tak. Smoleńsk jako jeden z najlepiej zbalansowanych radzieckich okrętów został szybko wycofany z dostępu ze zbrojowni, gdyż był zbyt popularny. I na pewno na tą popularność składa się jego pancerz, czy tam jego brak, ale za chwilę o tym. Także mówimy sobie parametry tego okrętu, co on potrafi, jak tym grać, żeby grało się w miarę przyjemnie. Jeżeli chodzi o pomysły na ten okręt, to są pomysły. Dwa chyba, czy trzy? Jeden z nich to jest ten pomysł, który ja Wam pokazuję, czyli zasięg 16,6. Nie mamy tutaj kamuflażu, mamy eksperta w wyburzaniu, żeby podpalać, czyli jesteśmy głównie nastawieni na pożary. Są ludzie, którzy grają pomysłem numer dwa, czyli zasięg ponad 19 km, z tym, że na ostatnim ulepszeniu mamy moduł na zasięg, właśnie i wtedy ten zasięg nam wynosi 19,2 km. Ja mam przeładowanie, więc wynosi on 16,6 km. Ale są osoby też, które w tym dymie siedzą na tych 19 km i po prostu sobie palą. Ale są też osoby takie, to jest pomysł numer 3 na ten okręt, które mają go zrobionego jak habarowska i grają z wykorzystaniem zasięgu 19 km, ale w ruchu. To jest moim zdaniem najbardziej taki widowiskowy sposób na grę tym okrętem najbardziej satysfakcjonujący, jeżeli chodzi o kierowcę okrętu. Ale jest też dosyć mocno irytujący i najbardziej wymagający z tych wszystkich, które wam podałem. Bo można sobie siedzieć spokojnie w dymku, tak jak ja tutaj siedzę, na przykład na maksymalnie 16 km, a można sobie siedzieć spokojnie w dymku na kilometrach 19. No i zostaje ta trzecia opcja, gdzie dymu używamy bardzo sporadycznie. Pancerz. Ja o tym pancerzu wspomniałem wam na początku. Otóż. Yy, Dosyć istotną cechą pancerza na Smoleńsku jest to, że on w sytuacji, kiedy inny np. spammer czy minotaur czy uster dostałby pewnego dewasta, Minota, znaczy Smoleńsk dostaje same overpenny i śmieje nam się prosto w burtę. A śmiać się ma czego, mamy tutaj 4 x mm, także mamy 16 rur przy jednej salwie. Przy czym build, który ja Wam pokazuję, to jest przeładowanie na poziomie 4 sekund. Oczywiście można tu nieco tutaj pozmieniać. Oczywiście można dać sobie na przykład jeszcze podstawowy trening kartleryjski. Schodzimy wtedy do 3,6, ale to jest już różnica w zasadzie kosmetyczna, więc ja już sobie tego tutaj nie dawałem. Szansa na podpalenie w tym buildzie, który ja wykorzystuję, wynosi 11%, więc na 16 pociskach wystrzeliwanych co 4 sekundy do tych pożarów będzie naprawdę dużo. I dzięki temu możemy sobie rozdawać te pożary wszystkiemu co mamy w zasięgu wzroku. Co ja mam, żeby te pożary się najczęściej pojawiały? Mam eksperta w wyburzaniu, który daje mi 2% i mam dwa sygnały, które dają mi po po 0,5%, czyli mam 2% z sygnałów i 2%, przepraszam, 1% sygnałów i 2% z eksperta, więc mamy razem 11%. Penetracja pocisków rąkowo-burzących to jest 22 mm w takiej konfiguracji. Oczywiście jest też spór, czy brać i w smoleńska, czy nie. Ja uważam, że nie jest to w, w żadnym stopniu konieczne. Penetracja jest wystarczająca, żeby przebić nadbudówki pancerników. Na niektóre krążowniki może nie wystarczyć, ale jak łapiemy kogoś burtą, to tak jak tutaj widać, mamy od tego pociski przeciwpancerne, więc należy z nich korzystać, bo one też nie są do ozdoby. Także mój kapitan wygląda następująco. Na pierwszych zapieza jeden punkt. Cel priorytetowy, zapobiegawcze utrzymanie. Za drugi, na drugim punkcie wszechstronność, adrenalina. Trzy punkty. Ekspert przeżywalności z owieczkinem, podkreślam, z jak widać zresztą po smugach. E, nadzorca i ekspert w wyburzaniu. I za cztery mam tylko zaawansowany trening artyleryjski. Nie mam kamuflażu tutaj wziętego. W związku z czym mój smoleński jest widoczny z 11,2 km. Mamy tutaj napraweczkę, która nam przywraca trochę tego hapsa, i dostaniemy jakąś penetrację wreszcie. Także możemy sobie tutaj spokojnie w tym dymie w okolicach 16-15 km, km przebywać. Ktoś nas wyradaruje, no to wtedy musimy mieć szybki zryw z tego dymu, żeby się albo skontować, albo po prostu uciec przed torpedami, które będą najczęściej płynęły w kierunku naszego dymu. W związku z czym rekomendowałbym tutaj wożenie na pokładzie sondy hydroakustycznej, żeby ułatwić nam to. I na slocie numer 4 polecam modyfikację napędu. Nie przestawienie steru, chyba że gracie oczywiście w ruchu na 19 km bez dymu. To wtedy tak, ale modyfikacja napędu będzie chyba lepszym wyborem, ze względu na to, że właśnie szybciej ruszymy z dymu, w, którego, w kierunku którego płyną torpedy albo kiedy ktoś nas radaruje. Można to korzystać jako takich osłon terenowych, przy czym parabola pocisków jest, no nie jest aż tak bardzo wysoka, a prędkość tych pocisków jest na tyle duża, że mimo takiego spamu nie musimy brać jakichś tam szczególnych poprawek. Weźcie sobie na przykład pod uwagę tutaj, jak strzela się z kolberta czy z Atlanty, gdzie wyprzedzenia musimy dawać ogromne, a smoleńsk się tym nie przejmuje, On strzela jak normalnie z konwencjonalnych krążowników, także żadnych tam większych wyprzedzeń niż standardowych brać nie trzeba. Co więcej, jakby tego było mało, że mamy dym i napierdzielamy ogniem z 16 rur co 4 sekundy, mamy jeszcze, moi drodzy, torpedy 8-kilometrowe, zadające przeciwnikowi maksymalnie, podkreślam maksymalnie, 14400 punktów. Przeładowuje się to dosyć długo, ale mamy tych torped aż po 5 na burtę, także jesteśmy niezwykle niebezpiecznym okrętem w zasadzie na każdym dystansie. Na blisko możemy załadować sobie pepance. Mamy do tego torpedy, mamy hydro, także mamy pełen arsenał uzbrojenia, które pozwala nam tutaj no, karcić przeciwnika w zasadzie. No, widzicie, tutaj próba przestrzału nad wyspą. Wyspanie jest zbyt wysoka i już te pociski nie przelatują. Także tutaj aż tak bardzo na terenie bym nie polegał, trzeba raczej będzie używać swojego dymu, żeby tutaj coś postrzelać, a ewentualnie być dużo dalej. No, chociaż no, nie pamiętam jak ta parowola wygląda na 19 km, bo bardzo rzadko tak grałem. Powiedziałem Wam jak mam perki ustawione na kapitanie, jeszcze powiem Wam jak mam zrobione ulepszenia. Na pierwszym slocie mam przeżywalność głównego uzbrojenia, czyli artylerii i wyrzutni torpedowych, a zdarzają się takie bitwy, że przylatuje pierwszy pocisk i niszczy nam jedną wieżę. Miałem tak zwłaszcza na rankingówkach. Na drugim slocie y ulepszenie maszynowni, czy tam wytrzymałość. Na trzecim slocie obrót wież. Na czwartym slocie, tak jak już Wam wspominałem, ulepszenie napędu. Na piątym kamuflaż i na szóstym przeładowanie, także... W takim zestawieniu będziemy mieli te 11% na pożar, 4 sekundy reloadu i ponad 16 km zasięgu, także w zupełności wystarczające parametry, jeżeli chodzi o ten okręt. Smoleński jest podatny na bomby przeciwpancerne. O tym należy pamiętać, jeżeli w powietrzu lata sobie jakiś Hakuriu albo inny Richthofen, bo te bomby będą nas dosyć mocno bolały. Oczywiście ataki na ten okręt są możliwe z powietrza. Kilka samolotów spadnie, także pelotka nie zapewnia aż takiej tam pełnej ochrony ale jesteśmy w stanie sobie tutaj kilka samolotów zestrzelić i może gościa zniechęcić, jak nie będzie umiał nas zaatakować. Wykrywalność z powietrza wynosi 6700, a pelotka ma zasięg 6 km, także nie ma się co tutaj bawić w wyłączanie pelotki, po prostu i tak będzie nas z powietrza widać szybciej, niż nasza pelotka zacznie strzelać. Więc yy, lepiej po prostu zająć się yy, walką artyleryjską. Tak jak mówiłem, yy, Często mamy dylemat czy wziąć i czy nie brać. Ja i na Smoleńsku woziłem tylko dla próby i stwierdzam, że nie warto, bo 22 mm w zupełności wystarczy. Jak ktoś nam pokazuje burtę, no to pepans też od parady tutaj nie jest. Czy WG uważa, że smoleński jest przegięty? Oczywiście nie, no bo weźmy pod uwagę, że ja w tej bitwie zagrałem jako tako. Ale trafi się komuś bitwa, w której podpłynie za blisko, dostanie radar, szybki fokus, bo smoleński jest okrętem silnie znienawidzonym przez graczy. Dostanie silny fokus i spada do portu z wynikiem tam 20-30 tysięcy no albo i mniej. Także jaka wychodzi średnia? No średnia wychodzi taka, że w tabelkach wychodzi z tego, że nie trzeba tego okrętu w żaden sposób nerfić i zmieniać i balansować. Także to jest główny wyznacznik tego, jak. Sorry. To jest główny wyznacznik tego, jak Wargaming uznaje, że okręt potrzeba potrzebuje jakiegoś balansu. Czy w... średnie jego wyniki odbiegają od normy? No jeżeli chodzi o Smoleńska, to te średnie wyniki nie za bardzo nie odbiegają. Przy czym potencjał tego okrętu jest moim zdaniem ogromny, jest zbyt duży. Przy takiej szybkostrzelności, mieć taką wysoką szansę na pożar, to wydaje mi się, że to jest trochę przegięcie, bo przy przeładowaniu 4 sekundy oddajemy na minutę 15 salw, to jest 15 razy 16 pocisków. To możecie sobie policzyć, ile to będzie, ale to będzie dużo tych pocisków i każdy z nich ma szansę 11%, żeby podpalić przeciwnika. Oczywiście dochodzą tam redukcje, perki, które mamy na okrętach, które dostają ten ostrzał, ale no spójrzcie, ile tego leci. Kolbert też jest fajnym spamerem, ale weźmy pod uwagę to, że Colbert nie ma dymu i tam celowanie jest dużo bardziej wymagające, bo wymaga większej poprawki. Tutaj natomiast pociski dolatują do celu na tyle szybko, że nie interesuje nas tutaj żadne zwiększone wyprzedzenie, ale o tym wam już mówiłem. Więc, jak dla mnie. Ten okręt, wprowadzenie go do gry to była jedna wielka pomyłka, ale tych pomyłek ostatnio mamy sporo, bo jak wiecie, dopiero co wszedł nam do gry ARP Yamato, czyli po prostu pancernik tieru 10, który możemy sobie kupić zadublony w zbrojowni, możemy go kupić od razu z modułem legendarnym, czy tam tym specjalnym, jak to teraz tam się nazywa, nie wiem, ale tym, który standardowo można było wygrindować naprawdę długie, trudne misje, albo teraz można kupić za punkty badawcze. Także wystarczy wydać trochę pieniążków i jesteśmy automatycznie na tierze 10, no ale to zawsze jakiś amator się znajdzie, żeby wydać na polskie to nie wiem, no dobre kilka stów, żeby od razu wskoczyć na dych i dostawać omłot od graczy, którzy no mniej więcej powinni już coś tam wiedzieć na temat tego, jak grać, żeby grać w miarę sensownie. więc Smolensk, moi drodzy, jest zakałą bitew, bardzo często jest szybko fokusowany, bo ludzie go nie lubią, nie lubią przeciwko niemu grać. Ale jeżeli chodzi o nas, gdybyśmy my grali za jego sterami, no to jest to bardzo odstresowujący taki okręt. Nie trzeba tak za mocno się przykładać, żeby robić dobry wynik. Po prostu wystarczy odpowiednio zarządzać spotem, żeby, żeby miał nam kto spotować. Wybieramy sobie miejsce, gdzie mamy dużo przeciwników, dymimy się na bezpiecznej odległości. No i po prostu rozdajemy pożar na prawo i lewo i czekamy tylko na. Na to, aż licznik uszkodzeń wskaże jakieś tam rozsądne, pożądane przez nas wartości, także bardzo łatwy w grze. Bardzo efektywny, jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, ale również przy takich ilościach wypluwanych pocisków, ten okręt potrafi zmienić dosłownie wszystko. Niszczyciele, spotkane na jakimś tam bliskim dystansie, mogą od razu się wylogowywać do portu, bo nie ma sensu z tym okrętem walczyć. Mało który niszczyciel ma tu jakiekolwiek szanse w starciu z tym czymś. Ale ja na Smoleński lubię bardzo polować, bo niestety większość, znaczy stety, niestety większość graczy myśli, że jak ma dym, to już nic im się nie może w tym dymie stać. A tam jest Zong, bo podchodzi sobie radar na 12 km, nie daj Boże, jak radar ma dywizjon, i idzie wtedy fokus przez tamte 12, czyli ileś sekund zależy od radaru. Tam chyba najkrótsze radary mają 15 sekund, no już mniejsza o detale, ale Smoleńsk jest zwierzyną łowną, która. Potrafi się odgryźć, ale trzeba jednak troszeczkę pomyśleć. Niewiele, ale można sobie tutaj ładny wyniczek ukręcić. No i tutaj moje pływanie już za wiele nie zmieniło. Tam mógłbym to trochę przyspieszyć. Może nawet mogę? Mogę, bo tutaj płynąłem sobie tak, żeby złapać przestrzał na ten okręt, który siedział tutaj. W kapie, także chyba większość cech okrętu Wam podałem. No, niezwykła szybkostrzelność mamy. Yy, mamy pancerz, który bardziej szkodzi, jeżeli jest skontowany, niż jeżeli jest ustawiony full burta, Także możemy robić sobie jolo na pancerniki, bo na bliskim dystansie możecie sobie zagwarantować niemal to, że pociski przelecą na wylot. Także możemy sobie tutaj spokojnie podejść na jakieś bliskie odległości. Bo Skontowane Smoleński mają większą chłonność na pociski przeciwpancerne i stadele niż Smoleński sobie po prostu yy, stojące burtą. No i tutaj darmowa farma tu się robi, także złapaliśmy lotniskowiec. Lotniskowiec nam wielkie krzywdy raczej już nie zrobi, bo to jest tu także powinna sobie na pelotka z tym poradzić wystarczająco dobrze. Nie wiem czemu nie pokazuje yy, osiągnięć tutaj na powtórkach, ale na screenach z bitwy pokazywało to osiągnięcia, także Smoleński jest totalnie OP -okrętem. Gdybym miał go oceniać w skali od 10 do 0, no to bezdyskusyjnie dycha. Torpedy, dym, szybkostrzelność, naprawka, hydro, no czego tu chcieć więcej? No radaru? Po co? On no, sobie i tak radzi wyśmienicie, także moi drodzy, w tym materiale to będzie wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze tutaj yy, no, weszło, weszło. Jeszcze ostatnie chwile, tutaj będzie małe starcie z St. Louisem na końcu mapy i ponad 250 tysięcy na stukane. Bez jakiegoś tam wielkiego wysiłku po prostu wystarczy w odpowiednich miejscach ten dym sobie postawić. Nie wiem czy on tu mnie zatopił, czy ja jego? Ja się chyba zadymiłem, ktoś go dobił, no ale już obejrzyjmy do końca, zobaczmy jaki będzie wynik ostatecznie, jeżeli chodzi o damage. No, i właśnie przez takie okręty jak Smoleńsk, bitwy wyglądają tak jak wyglądają, czyli wszystko kampi gdzieś tam na daleko, ale 19-kilometrowe 19 Smoleński tylko się z tego śmieją, bo one i tak sobie dostrzelą. Także wszyscy boją się po prostu szybkiego spalenia i wysłania do portu. Pancerniki siedzą z tyłu i bitwy mamy dosyć mocno statyczne. Także takie jeszcze słowo zakończenia. No i z takich oczywistych rzeczy to oczywiście w dymie się ruszamy, nie stoimy jak widły w gnoju, tylko lepiej się ruszać po prostu, bo wtedy ciężej trafić taki poruszający się chociaż nawet trochę cel. I frak numer 4. Za ten materiał dziękuję, do usłyszenia i na razie.